Cryptomasters przedstawiają... Pytanie. Trzy kryptowaluty, które hodlujesz? Dobra, okej. Okay. No to jakby nie ma problemu. Jedną mamy tutaj. Okej. Okay. Nie, Lisk to jest taki faktycznie temat, który gdzieś tam hodluję. Ja w ogóle wszystko hodluję, więc ja to jestem ogólnym holderem. Bitcoin i Ethereum. Ja jestem zwolennikiem Bitcoina, ale to też, wiecie, ktoś mówi, Sylwester, czy inwestujesz w ICO? No mało inwestuję. Ja ogólnie jestem taki... Nie lubisz tracić pieniędzy? Nawet to nie chodzi. Nie chodzi o to, czy lubię, czy nie lubię. To tracić zawsze fajnie, bo jak tracisz, to i zarabiasz, nie? Nie może być cały czas, że będziesz tracił. No, w życiu musi być tak, że jak zarabiasz, to i tracisz. Ale jak tracisz, to i zaczniesz zarabiać, nie? No to jak wiesz, pół na pół. Ale patrząc na jedną rzecz, jeżeli chodzi o ICO, dużo jest obawy, wiesz, o te ICO. I ja dlatego jestem takim zwolennikiem dużych projektów. Dużo osób mówi, a bo Bitcoin kosztuje 30 tysięcy, to już nie kupię sobie. No kurde, no dobra, no to kupisz sobie pół, no. Ale to ja wolę jakoś kupić pół Bitcoina i trzymać i obudzić się za 2 lata i wiem, ile mniej więcej to będzie kosztować, bo ja oceniam, że Bitcoin jeszcze w tym roku powinien dobrze wyskoczyć. A jak nie w tym... Jak dobrze? To muszę od razu tutaj testem. Wiadomo. Bądź Johnem McAfee. Co zrobisz, jeśli nie będzie? Wiesz, że się w tym roku w ogóle nie pomyliłem. To nawet moje filmiki twierdzą. Byłem, nie wiem, czy mogę tak inny kanał powiedzieć, albo może lepiej nie, ale był taki jeden uczestnik, dobra, na bez kanału, Patryk, który de facto... To spoko. No to i Patryk właśnie pytał się mnie, Sylwester, ile będzie kosztował Bitcoin? Ja mówię, Patryk, no myślę, nie wiem, spokojnie 10 tysięcy, nie? Dolarów. On mówi, będzie kosztował 10. Ja mówię, no będzie kosztował 10 tysięcy, tylko mówię, trzeba poczekać, nie? No okej. Okay. Dzwoni do mnie w grudniu, mówi, ty, prawie 20. Mówię, no ale mówiłem, że będzie 10 albo wyżej, nie? Mówi, no dobra, ale 20 tysięcy kosztuje, no to żeś się tak trochę machnął. Ja mówię, kurde ty, ale machnąłem się w dobrą stronę chyba, nie? To co na koniec tego roku w takim razie? Wiesz co, ja uważam, że wynik 20 tysięcy dolarów powinniśmy zobaczyć jeszcze w tym roku. Powinniśmy go zobaczyć. Myślę, że jesteśmy na końcu fazy regulacyjnej. Popatrzmy, że to tak trochę jest. To jeszcze się przemęczymy. Będzie wakacje, po wakacjach myślę, że będzie się dużo działo. Mamy już okres wakacyjny, więc to lada moment tak naprawdę i rządzący i tak dalej, wszystkie instytucje będą bardziej wakacyjnie myśleć niż pracą. Więc myślę, że od września sporo się będzie działo. Czy będzie ta sama euforia już w grudniu? Czy jednak to się stanie z początkiem przyszłego roku? Jakoś bliżej mi jest początek przyszłego roku, mówię szczerze. Czy historia się powtórzy znowu z grudniem? Kurde, jakoś nie jestem taki niedowiarek na dwa razy w tym samym okresie. Bliżej mi jest przyszłego roku początku, bo już będzie po regulacji, będą już wchodzić większe firmy. Pamiętajmy też, że sporo firm interesuje się kupnami giełd i tak dalej. Już jedna giełda została sprzedana, Poloniex, i to za nie małe pieniądze. Kupiła ją znana marka, znana firma. Nie kupiła jej pewnie po to, żeby stracić pieniądze, więc to wszystko się po prostu dzieje, nie? I to wszystko jest przed nami. I ja tak oceniam.